Alina Adamowicz, Anna Nowak-Ibisz. Słuchacie podcastu Łatwo Powiedzieć. A o nasz głos w dzisiejszym odcinku dbają pastylki Isla Medic Voice, sponsor naszego podcastu. Dzisiaj jest z nami wyjątkowa dziewczyna. Wspaniała, dzielna i silna. Paulina Czepielewicz. Teraz ja? Cześć Paulina, my przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszymy, że przyszłaś do nas. Masz potężne grono fanów, ludzi, którzy ci kibicują, którzy śledzą każdy twój krok, a tych kroków stawiasz bardzo dużo. No, trochę tego jest. I myślę nie tylko o podróżach i o miejscach, w które wyjeżdżasz, ale myślę o krokach, które w ogóle postawiłaś w swoim życiu, o każdym pojedynczym kroku. I o tych krokach chcemy też dzisiaj porozmawiać. Chcemy porozmawiać o tym, jak warto o siebie zawalczyć, jak warto znaleźć w sobie tę iskrę nadziei, jak warto, może banał, ale siebie samą pokochać i jak warto w końcu podzielić się tym z innymi, po to, żeby też stanęli i zaczęli samodzielnie iść i wyciągać się z różnych sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że wyciągać się z gówna, ale mniej więcej tak to może wyglądać. Każda taka historia, uważam, jest bezcenna, jest bezcennym darem, więc tym bardziej dziękuję ci za to, że przyszłaś dzisiaj do nas podzielić się z całego serca swoją historią. Bardzo ci za to już w tej chwili dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie. Dla mnie jesteś inspiracją, mimo że jesteś młodą kobietą. 30 lat to jest cudowny wiek, ale jesteś niesamowita, zaangażowana w swoje życie, pokazujesz, że można przejść przez góry lodowe, przez kamienie, odnaleźć siebie, zaakceptować siebie, uwierzyć w siebie. I dzisiaj chcemy właśnie za nią z tobą porozmawiać. A oprócz tego, Paulinko, jesteś właścicielką marki odzieżowej. Mm-hmm. To powiedz, jak to się zaczęło? Bo w internecie też jesteś od lat. Już tak, nie wiem, ojejku. To już będzie 9 lat? 10? Nawet jeszcze dłużej. No, nie liczyłam w każdym razie. Jak się zaczęła moja przygoda ze strojami kąpielowymi? Wymyśliłam sobie, że na urodziny polecę na Seszele. To była moja przewymarzona podróż. Zobaczyłam gdzieś zdjęcie plaży i powiedziałam sobie, ja tam będę. Ja tam po prostu polecę i jest koniec. Ale nie miałam stroju kąpielowego, który byłby idealny właśnie na te moje urodziny i na tę wyjątkową podróż. Dlatego poprosiłam mamę naszej znajomej, pani Edytko, uszyłaby mi pani strój, bo ja nigdzie nie mogę nic znaleźć, a tak bardzo potrzebuję, bo to jest wyjątkowa dla mnie okazja. I ona mi gdzieś tam w domu wydziergała ten strój. Potem zaczęliśmy wrzucać zdjęcia z tego wyjazdu właśnie w tych strojach kąpielowych na Instagram. I dziewczynom tak te stroje się spodobały, że stwierdziliśmy, kurczę, my możemy to sprzedawać. Że skoro tak się ludziom to podoba, to jest to, co ja chcę robić. Właśnie ja to czuję i tym chcę się zająć. Więc kiedy była ta pierwsza podróż? Kiedy sobie wymyśliłaś tą pierwszą podróż? Jak to się zaczęło, wiesz, to podróżowanie, ta twoja pasja? Zaczęło się to właśnie od tych Seszeli. I na Seszelach stwierdziłam, kurczę, ja to kocham. Ja tak chcę żyć. Ja chcę być w większej ilości takich miejsc. I wszystkie pieniądze, które zarabiałam, pamiętam, pracowałam wtedy jeszcze w kiosku dorywczo. Dostawałam pierwsze pieniądze za pozowanie do zdjęć. I pierwsze właśnie kroki były stawiane w sprzedaży tych bikini. Wszystko, co miałam, odkładałam na dalsze podróże. Po tych Seszelach ja w następnym miesiącu już byłam na Mauritiusie. Po Mauritiusie byłam na Sri Lance i na Malediwach. Już tak pociągnęłam tą dobrą passę i tak zostało. Ja zaczęłam na tym zarabiać pieniądze, zaczęły interesować się mną firmy. I dlatego tak właśnie gdzieś te media moje społecznościowe zaczęły się rozwijać. Bo jak ktoś zobaczy twój Instagram, to mógłby sobie pomyśleć, dostała to od rodziców. Ktoś oczywiście. To dał. Miałaś takie komentarze? Oczywiście. A ile było komentarzy? A, pewnie masz sponsora. A, co chłopak ci zapłacił? A, co tatuś sypnął kasą? Jakby oni wszyscy wiedzieli, jaką ja musiałam przeżyć. Jaką drogę przeszłaś. Dokładnie. I czym tatuś sypał. To wstydziliby się chyba swoich słów. To powiedz, jaki taki
moment przełomowy był w twoim życiu, którym chciałbyś nam powiedzieć? Dużo w moim życiu było przełomowych momentów, ale taki, który wszystko totalnie zmienił, to moja próba samobójcza, gdy miałam 16 lat. To była moja druga próba samobójcza, nieudana. Tydzień leżałam w szpitalu, miałam zaburzenia widzenia. Nic nie wiedziałam, nie wiedziałam totalnie, co się w ogóle ze mną, wokół mnie dzieje. Nie poznawałam nawet ludzi. I jak doszłam do siebie, odzyskałam świadomość, stwierdziłam, że kurczę, coś mnie tutaj trzyma. Że coś nie pozwala mi odejść z tego świata, pomimo tego, że jest mi teraz tak źle. Ja widocznie mam jakąś chyba w życiu misję, mam coś do przeżycia. I tak zmieniłam swój mental z dnia na dzień, że rozpoczęłam walkę. Rozpoczęłam po prostu walczyć o lepsze życie, o moje wymarzone życie. Rozpoczęłaś walkę o samą siebie chyba, co? O siebie i o brata. Był taki, był taki moment, gdzie zdałaś sobie sprawę z tego, co to jest, to co cię trzyma, co ci nie pozwala odejść, co to może być? Nad tym zastanawiałam się wiele razy i myślę, że to jest wiele czynników. Wiele czynników, naprawdę. Na przykład? Żeby kochać życie. Ja teraz kocham swoje życie. Ja mam wspaniałe życie i ja bym w życiu się nie zamieniła z nikim innym. Ja mam wokół siebie wspaniałych ludzi, wspaniałe przygody za sobą. Kocham też pomagać innym. Dla wszystkich swoich przyjaciół zawsze jestem oparciem. Każdy do mnie dzwoni jak do takiej dobrej cioci. Paulina, pomóż, doradź mi. Co ja mogę zrobić? Kilka lat cierpienia. Ogromnego cierpienia. To jest taki ból, że nie da się tego chyba opisać żadnymi słowami. Nie miałam dzieciństwa. Nikt nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha, że jestem ważna, że po prostu jestem. Ja nie byłam chcianym dzieckiem. W domu był alkohol, była przemoc. To naprawdę są tak okropne historie, że jak czasem to wspominam, to sama w to nie wierzę, że ja to przeżyłam. To są tak okropne rzeczy. Okropni ludzie. A jak to wspominasz, to zastanawiasz się nad tym w ogóle, jak ty to przeszłaś, jakich mechanizmów musiałaś użyć i fizycznych, i psychicznych, żeby w ogóle to przetrwać, żeby przejść do tego momentu, gdzie powiedziałaś sobie właśnie dość? To każdego dnia była walka o przetrwanie. To tylko, żeby z dnia na dzień przeżyć. Po prostu. Żeby tylko przetrwać. Miałaś taki moment, czy ten moment był codziennie, gdzie myślałaś, że już drugiego dnia takiego nie zniesiesz, że już tego nie wytrzymasz? Ja cały czas się tak czułam. Cały czas się tak czułam i prawie każdego dnia siedziałam w kącie, płakałam i zastanawiałam się, dlaczego. Dlaczego mnie to spotyka? Co ja zrobiłam złego, że ja muszę to przeżywać? Za co? A kto to był? Mężczyzna. To był twój tato? Też. Czyli po tacie był ktoś, kto był w związku z mamą. Tak. I jedna i druga postać jakby znęcała się na domu. Dostawałam w domu takie lanie, że ja tą scenę pamiętam jak dzisiaj, że nawet nie pamiętam za co, za jakąś pierdołę. Dostałam takie baty, że kij od miotły złamał się w kilku miejscach na moich plecach. Znęcano się też nade mną psychicznie, w przeróżne sposoby. Nie byłam dopuszczana w domu do żadnych czynności. Do żadnych. Żeby wyjść do toalety, ja musiałam zapytać, czy ja mogę wstać z łóżka. Nie mogłam z niego zejść. Żeby napić się wody, ja musiałam zapytać. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa
jest takie, jak miałam 6 lat, ja wtedy szłam do zerówki, że dostałam lanie w twarz za to, że zmoczyłam się w łóżku. I ja do którejś klasy podstawówki ze stresu codziennie moczyłam się w łóżku. A gdzie był wtedy twój brat? Był ze mną. Czy brat jest młodszy? Tak, brat jest młodszy, ma 23 lata. I trzymał się ciebie i był wtedy przy tobie? Tak. Brata też to spotykało? Troszeczkę mniej niż mnie. Ty brałaś na siebie. Tak, ale też swoje przeżył. Bo ty się nim opiekowałaś. Tak. Słuchacie podcastu Łatwo Powiedzieć. A żeby wszystko przebiegło bez chrypki i gładko, sponsorem naszego podcastu są pastylki Isla Medic Voice. Miałaś jakąkolwiek bezpieczną przestrzeń, w której byłaś nietykalna? To był kąt, łóżko, była taka przestrzeń? Tylko w mojej głowie. Ja nie miałam z kim porozmawiać. Nikt nie wiedział, co się dzieje w moim domu. A co się działo w szkole? Co się działo wśród rówieśników, wśród przyjaciół? W szkole też nikt nie wiedział, co się dzieje. W szkole byłam takim typowym szkolnym wyrzutkiem. Byłam wyśmiewana. Jak wychodziłam na podwórko, dzieciaki obrzucały mnie kamieniami. Każdy biegał za mną i krzyczał, o, to ten Zezol, o, to ten Krzywus. Bo miałaś Zeza? Tak. Czy był jeszcze inny powód? Po prostu nie byłam lubiana. Nikt tego nigdy nie przerwał z nauczycieli? Nikt nigdy nie wyciągnął ręki, nie powiedział, nie pozwolę im na to? Widzę, co się dzieje, nie będą skakać na pochyłe drzewo? Nie, chyba też nikt tego nie dostrzegał, tak mi się wydaje. Dopiero ktoś się dowiedział, co się dzieje ogólnie też w moim domu, po tej mojej próbie samobójczej. Bo wtedy dostaliśmy kuratora, zostały ograniczone prawa rodzicielskie i wiadomo, szkoła też została poinformowana, no bo długo mnie nie było, prawda? Bo ty nie byłaś pełnoletnia w tym momencie. Tak, tak. I pamiętam jak dzisiaj właśnie, że moja wychowawczyni była pierwszą osobą, która mnie potem wszystkim przytuliła. Powiedziała, Paulina, dlaczego ty nie powiedziałaś? Dlaczego nie powiedziałaś? Bo się wstydziłam. Często się wstydziłaś? Wstyd to... On chodził za mną jak cień. Ja wtedy nazywałam się chyba wstyd. Moją jedyną bezpieczną przystanią była moja głowa i czytanie książek. To była moja jedyna ucieczka od tego wszystkiego, co dzieje się wokół mnie. Ja sobie tworzyłam swój własny świat, ten z książki, wyobrażałam sobie to wszystko i wtedy zapominałam o tym, co się dzieje. Czyli ty nagle zobaczyłaś, że możesz, że po coś tutaj jesteś na nowo. I pamiętam, jak powiedziałaś, wtedy jakaś taka wiara we mnie wstąpiła. Tak, tak, tak właśnie było. Ja z dnia na dzień zaczęłam po prostu walczyć. Zaczęłam szukać dowolnej, dorywczej pracy. Pracowałam na zmywaku w pizzerii. Pracowałam na wakacje, jeździłam do Holandii na produkcję. Łapałam się dosłownie wszystkiego. Między szkołą jeździłam też na nocki, na jakieś inwentaryzacje, żeby tylko mieć za co żyć, żeby zacząć jakiś start, jak już będę pełnoletnia. Ja się urodziłam z wadą wzroku, z zezem zbieżnym. Niedowidzę na jedno oko i przeszłam 4 operacje. Ja bardzo, bardzo pragnęłam tej operacji. Wiadomo z jakich względów. Wiedziałam, że mnie na nią nie stać. No bo skąd miałam wziąć kilka tysięcy złotych, jak tu, ja tu walczę o przetrwanie, myślę, co jutro będę z bratem jeść i skąd ja wezmę tyle pieniędzy na operację. Zaczęłam najpierw szukać miejsc, kliniki, która wykona taki zabieg na raty, że może będę stopniowo płacić, ale znalazłam takie miejsce we Wrocławiu, które robi to za darmo, gdzie te zabiegi są refundowane. To jak ja wjeżdżałam na tą salę, ja w ogóle się nie bałam, ja byłam uśmiechnięta, ja się cieszyłam. Ja byłam bardzo zadowolona. No jasne. I to odmieniło twoje życie? Też. W stopniu? Tak, na pewno. Na pewno dodało mi to mnóstwo pewności siebie. Ja się nie bałam patrzeć ludziom w oczy. Powiedziałam, że już nikt nie będzie się ze mnie śmiał. Ja poszłam też bardzo w sport. To było moje ujście złych emocji. Takie, to tam właśnie, wyciskając te ciężary, wywalałam wszystko, co złe. Tam było takie moje miejsce terapii. A co trenujesz? Powiedz.
Trenowałam kilka lat crossfit, a teraz trenuję aerostretching. A crossfit, dlaczego crossfit? Jakoś tak fajnie można było się wyżyć. Aha, no właśnie, bo crossfit to nie jest dla wszystkich. To jest, ja bym się nie odważyła, bo tam rzeczywiście dużo, to jest bardzo wysiłkowy sport, mm-hmm. tak? To jest i dla kobiet, i dla mężczyzn oczywiście, ale wiem, że tam jest dźwiganie tak. ciężarów, to jest dla siłaczek, nie? To jest tak. dla silnych kobiet, to jest. Ale też miałam uh-huh. świetnego trenera. Mm-hmm. Bardzo dobrze wspominam te lata treningów z nim. Nie no, słuchajcie, no sport jest niesamowicie ważny. On wpływa na naszą psychikę, na nasze samopoczucie. I to jest połączenie, tak jak Ania mówi, to ciało wpływa na psychikę i odwrotnie, głowa na ciało. I też człowiek całkiem inaczej się czuje, jak jest jakaś aktywność fizyczna w życiu. Oczywiście, już badania są zrobione. Jakie masz relacje z bratem? Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja swojego brata kocham ponad wszystko. Myślę, że on mnie tak samo. Nasza więź jest nie do przerwania, jest wyjątkowa i jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. My rozmawiamy ze sobą o wszystkim. Bo wy macie tylko siebie dzisiaj. Można tak powiedzieć. No, moich przyjaciół, tak bo masz tak. spore grono przyjaciół. Powiedziałeś, że tak jak słucham ciebie w książce czy na twoim profilu, mówisz, że przyjaciele to jest cały twój świat. Tak, oni są dla mnie jak rodzina. Kiedy zaczęły się moje przyjaźnie, jak zaczęłam stawać na nogi, przestałam bać się ludzi, bo ja się bałam ludzi. Ja się bałam odezwać, ja się bałam z kimś porozmawiać. Ja się też wstydziłam z kimś rozmawiać przede wszystkim, bo uważałam, że jak ktoś może być nam zainteresowany? No czym? Tak się czułam beznadziejnie. Ale jak zaczęłam stawać na nogi, no tak 18-19 lat, zaczęłam poznawać przyjaciół. A jacy to byli przyjaciele? To byli ludzie, przyciągałaś do siebie osoby, które były podobne, miały podobne doświadczenia? Tak. Czy zupełnie? No tak. właśnie. Tak. Tak, większość moich przyjaciół też ma podobny bagaż doświadczeń. Mhm, czyli tworzyliście taką jakby grupę, która się rozumiała, taką grupę wsparcia pierwszą, prawda? Tak, bez słów. Po prostu nie trzeba było nawet nic mówić, spojrzeliśmy na siebie Jasne. I każdy wiedział. Mhm. A utrzymujecie te relacje do dziś? Przetrwały tak, te przyjaźnie? Tak, niektóre przyjaźnie mam no, bardzo, bardzo długoletnie. Jeśli podoba ci się nasza rozmowa i chcecie być na bieżąco z kolejnymi, kliknijcie przycisk obserwuj i ocencie nasz podcast za pomocą gwiazdek. Dziękuję w imieniu swoim i Aliny. Pamiętam, Paniko, jak na warsztacie powiedziałaś takie zdanie, które mam cały czas w głowie. Byliśmy na wspólnym warsztacie. Jak kobiety wypowiadały się i mówiły, z czego są dumne. Pamiętasz? Tak, pamiętam dobrze ten dzień. Co wtedy powiedziałaś? Zastanawiałam się przez parę minut, co ja mogę powiedzieć. Co opowiem o podróżach? Nie, to zbyt banalne. Opowiem o tym? Nie, to też mi coś nie siedzi. To mi nie siedzi. I powiedziałam bez zastanowienia. To była moja taka szybka myśl i od razu to wypowiedziałam, że jestem dumna z tego, że przeszłam przez piekło, a nie stałam się diabłem. Wszystkie płakałyśmy. Pamiętam tą reakcję. Tak, bo ty mogłaś rzeczywiście tak, pójść we wszystko, tak? I to by było usprawiedliwione. Każdy twój nauk, każde sięgnięcie i po alkohol, i po wszystkie możliwe dostępne inne używki byłyby gdzieś tam wytłumaczeniem, prawda? Ale byłyby też pójściem na bardzo dużą łatwiznę. Nie chciałam nosić w sobie tego ciężaru żalu, nienawiści. Nie chcę mieć w sobie absolutnie takich emocji. Ja im wszystkim wybaczyłam. Jakby ktoś z tych osób, które mnie skrzywdziły, dzisiaj do mnie przyszły i chciały porozmawiać, ja bym porozmawiała. Gdyby poprosili mnie o pomoc, ja bym wyciągnęła rękę i powiedziała, ja ci pomogę. Totalnie nie mam z tym problemu. Ja im wszystkim wybaczyłam i jest mi z tym świetnie. Ty pokazujesz tym wszystkim osobom, które sobie nie radzą, że można wybrać inną drogę. I ty to zrobiłaś świadomie. Wybrałaś. Wystarczy zacząć walczyć. Zacząć walczyć, podjąć jakiekolwiek kroki. I pierwszy raz opowiadam swoją historię gdzieś w internecie i mam nadzieję, że ta historia będzie takim światełkiem w tej ciemności dla osób, które dzisiaj przeżywają to, co ja przeżywałam kiedyś, bo ja wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest nie mieć komu
powiedzieć. Kiedy nikt ci nie mówi, że cię kocha. Kiedy nikt cię nie nauczył dosłownie niczego. Nie nauczył cię miłości. Kiedy nikt cię nie chce. Ja wiem, jak to jest. Ja tam byłam. I można coś osiągnąć. Można spełniać swoje marzenia i wykreować sobie swoje wymarzone życie. Bo ja mam teraz piękne życie. I jak sobie pomyślę, że ja chciałam sobie sama to zabrać, mi się włos jeży na głowie. Jak myślisz o łataniu tego i naprawianiu tego i o tej miłości, myślisz, że jest ktoś taki, z kim będziesz w stanie stworzyć związek, że wiesz, jak tworzyć związek? Ja nie chcę przede wszystkim, żeby ktoś mnie łatał. Bo ja uważam, że przepracowałam już ten etap i nie potrzebuję tego. Ja potrzebuję, kto będzie szedł ze mną ramię w ramię przez życie, będzie miał te same marzenia i cele. Powiedz, jakiego związku byś chciała? Bo często wiemy, czego nie chcemy. I to już jest dużo. A powiedz, jakiego związku ty byś chciała? Co jest dla ciebie ważne w związku, żeby zbudować z kimś relację? Szczerego i ciepłego, po prostu. Nic więcej. Ja nie oczekuję prezentów, bo ja sobie sama świetnie radzę. Oczekuję tylko szacunku, wsparcia, zrozumienia i miłości. Nic więcej. A jak do tego doszłaś? Jak doszłaś do takiej świadomości, że nie potrzebuję, żeby ktoś mnie łapał, pozbyłam się jest tego małego dziecka i tak dalej? Bardzo no bo to też trzeba proces. Walczyć o siebie, tak, chcieć, prawda, tak. Szukać. I co robiłaś? Właśnie na terapii, na terapiach różnych tak, czytałaś? Terapię przeczytałam mnóstwo, setki tego typu książek i praca nad sobą. Cały czas praca nad sobą. Nieustannie. Polega na czym? Na czym polega taka praca nad sobą? Przede wszystkim na wypracowaniu wiary w siebie. To według mnie jest podstawa. Że ja zdałam sobie sprawę, że ty jesteś wartościowa. Tak? Ty nie musisz brać chłamu, żeby ktoś tylko przy tobie był. Nie potrzebujesz tego. Jesteś na tyle wartościowym człowiekiem i masz tyle do zaoferowania, nie wizualnie jako kobieta, ale jako człowiek. Zapewniam cię, że wizualnie też. Chcę cię zapewnić, że całe te 370 tysięcy na twoim Instagramie krzyczy teraz razem ze mną. Wizualnie to ho-ho, moja droga, ho-ho. Ja po prostu wiem, jakim jestem człowiekiem i ile jestem w stanie komuś dać od siebie. Dobra, ciepła, wsparcia. I też jak kocham życie, że życie ze mną może być fajne. Bo ja pcham ludzi do przodu, zróbmy to, pojedźmy tutaj, a może spróbujemy tego. Ja kocham żyć, ja kocham doświadczać. Ja też jestem za tym, żeby tak wspierać siebie, tak jak ty to robisz. Tak, wsparcie jest potrzebne. Jak zostajesz, nie wiem, wieczorem sama, zaparzasz sobie, nie wiem, kawy, herbaty, wody. Masz jakieś marzenia? Jest coś, o czym sobie marzysz, że za parę lat będzie tak i tak? No ja marzeń mam bardzo dużo. No właśnie. Mniejszych, większych, wiadomo, są te podróżnicze marzenia. A jakieś takie marzenie, o którym nikomu nie mówiłaś, tylko nam powiesz? Kurczę, ja wszystkimi się dzielę z przyjaciółmi. No to dawaj, to dziel się. W tym roku mam takie marzenie, aby nauczyć się jazdy konnej i chciałabym o wschodzie słońca przejechać się na koniu po plaży. Piękne marzenie. Ale wiadomo, takim moim top of the top to jest założenie rodziny. Już masz kogoś na celowniku? Nie. Żartowałam. Nie. To nie ma tak, że kogoś sobie upolnił. Nie. Ale spokojnie. Moje randki to ostatnie to nie wypały. Ja tego sobie odpuściłam. Ogarnijcie się, dlaczego to są niewypały. Ogarnijcie się, faceci. A powiedz, co jest teraz dla ciebie takie najważniejsze w życiu? Spokój. A czym ten spokój jest? Spokój. Bardzo, bardzo chcę spokoju. Mam teraz ten spokój i nie chciałabym, żeby cokolwiek mi go zaburzyło. Czyli jest dobrze, jak wstajesz rano i jesteś sama ze sobą i jesteś tak. Po prostu wolnym, szczęśliwym tak, człowiekiem, jest któremu nic nie zagraża, prawda? Tak. Przede wszystkim ja robię, co chcę, to... nikt mi nie mówi, co ja mam robić, jak mam robić, czy mogę to robić. Na przykład, jak wyjdę ze studia, wrócę do domu, przebiorę się w swój ulubiony, najgorszy dres, zamówię swoje ulubione jedzenie i ja będę wszyscy zadowolona. To będzie
piękny czas. Tak niewiele potrzeba, prawda? My sobie często z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, że naprawdę tak niewiele potrzeba, że to, że to co mówisz, to że mamy święty spokój, jest bezcenne zupełnie. Ja sobie nawet możemy... to wytatuowałam. Święty spokój sobie wytatuowałaś? Tak, tak. Nie doszłam nigdy do tego, ale też Wydaje. Często powtarzam, jak ktoś się mnie o coś pyta, co ja bym chciała, to ja mówię, ja chcę świętego spokoju. Wow. Peace of mind. Spokój będzie darem. Już każda osoba, którą pytam, co jest dla niej najważniejsze, każdy mówi spokój. Spokój, spokój wewnętrzny, spokój święty. Tak. To będzie za 2-3 lata pragnieniem każdego z nas, bo żyjemy w tak szybkim świecie. To prawda. Żeby z to tego prawda. Spokoju trudno nam pojechać. Trzeba dbać o siebie, bo nikt za nas życia nie przeżyje, tylko my sami. Mhm. I jak się nie jest szczęśliwym samym ze sobą, to z nikim się no nie tak. będzie szczęśliwym. Ja tą rozmowę przepisywałabym na receptę. Słuchajcie, powinienem przepisywać w gabinecie na receptę. Żebyśmy zaczęli doceniać to, co mamy. Nie tylko utyskiwali nad tym, czego nie mam. Bo mamy wiele rzeczy fajnie. Ja myślę, że ty się będziesz w tym bardzo, bardzo spełniać. W takim Zobaczymy, wyciąganiu ludzi, co pomaganiu. Co przyniesie los. To ci będzie dawało naprawdę mnóstwo radości. Tego ci bardzo, bardzo, bardzo życzę. Dziękuję. Ja się dołączam. Też bardzo. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Rozmowę.